Znajdujemy się w warszawskim Unique Fight Club, a z nami jest świeżo upieczony mistrz Federacji FEN Radosław Paczuski. Cześć Radek. Witam wszystkich. No to teraz już tak na chłodno powiedz mi, jak po walce, jak się czujesz, czy w międzyczasie były jakieś kontuzje, z czymś się zmagałeś, czy przygotowania przebiegały prawidłowo? Całe przygotowania tak naprawdę przebiegały ok, pod okiem trenera Andrija Mołczanowa, mojego brata Kamila Paczuskiego i Rafała Pawłowskiego. Wszystko tak naprawdę według planu. W ringu taktyka zrealizowana, można powiedzieć, że w 90%. Wszystkie 5 rund wygrane. Walka prowadzona pod moje dyktando, czyli tak jak powinno być. A propos twojego przeciwnika, powiedz mi, czy czymś cię on zaskoczył? Spodziewałem się raczej o bardzo ofensywnego ataku ze strony Stanisława, natomiast przybrał taktykę tutaj taką, żeby walczyć z kontry, także to mnie troszeczkę zaskoczyło w pierwszej rundzie, ale szybko przestawiłem się i dostosowałem swoją taktykę do tego, co się działo w ringu. Mhm. Stasiu po walce waszej powiedział, że bardzo dużo klinczowałeś i spychałeś go głową. Czy to był twój plan taktyczny, czy to po prostu powstało, czy tak po prostu się stało podczas walki? Oglądałem tą walkę już na spokojnie, wcale aż tak dużo tego klinczu tam nie było. Poza tym myślę, że ten klincz był powodowany przez dwie strony, zarówno ja klinczowałem, jak i Stasiek, także po prostu tak się ułożyła walka. Mhm. No cóż, jesteś najlepszym zawodnikiem wagi średniej w K1 w Polsce tak naprawdę, więc co dalej, bo już zawodników w Polsce, no takich topowych jest kilku, aczkolwiek myślisz o zawodniku z zagranicy, czy chciałbyś tutaj zmierzyć się jeszcze z kimś z Polski? Tak naprawdę czas pokaże. Ja nie mam jakichś takich swoich przeciwników, z którymi chciałbym tą walkę typowo stoczyć. Myślę, że to już to jest robota organizatorów, żeby organizować mi takich przeciwników, żeby walki były jak najbardziej efektowne i żeby to były dla mnie kolejne wyzwania. Byłeś mistrzem organizacji DSF Kickboxing Challenge. Powiedz mi, zdobycie którego pasa tak naprawdę przysporzyło ci więcej trudności? Który pojedynek był trudniejszy? No myślę, że w obydwu organizacjach musiałem sobie na to zapracować, bo to nie było tak, że dostałem od razu walkę o pas. W DSF Kickboxing Challenge miałem bodajże 4 albo 5 walk, zanim stoczyłem tą walkę o pas z Pawłem Gierzyńskim, a tutaj miałem, to była trzecia moja walka, ze Stanisławem Zanieckim, który był plasowany przez niektóre rankingi na pierwszym miejscu wśród zawodowców. Także myślę, że zarówno jedna, jak i druga droga po pas była bardzo trudna i dużo ode mnie wymagała ciężkiej pracy, ale to było moim celem jakby i widać, że ta praca się opłaciła, bo obydwa pasy zawisły na moich biodrach. Powiedz mi w takim razie, z którą organizacją współpracuje ci się lepiej? Czy z FEN-em, czy właśnie z DSF? Jak to było? Tak naprawdę współpraca układała się ok z obydwoma organizacjami. Teraz pracuję dla organizacji Fight Exclusive Night. Jestem jak najbardziej zadowolony z tego. Wcześniej pracowałem dla Federacji DSF Kickboxing Challenge. Również wszystko szło tak jak trzeba. Także uważam, że fajnie, że są takie dwie silne organizacje, które wiodą prym tutaj w Polsce i dają szansę zawodnikom na to, żeby mogli walczyć, pokazywać się jak najszerszej publiczności i zarabiać z tego pieniądze. Powiedz mi, bo po wywiadzie powiedziałeś, że nie miałeś czasu na to, żeby obejrzeć walkę Arka Wrzoska już tam na gali, więc powiedz mi, czy oglądałeś ją już po całym tym wydarzeniu? Nie, szczerze mówiąc jeszcze nie oglądałem do tej pory, tylko widziałem swoją walkę, cały dystans 5 rund, także jeszcze na pewno walkę Arka przeanalizuję, ale z tego co słyszałem, to była walka, w której bardzo dużo się działo, na pewno tam niektóre rzeczy są do poprawy u Arka, bo podobno dał się czasami troszeczkę aż za bardzo emocjom jakby tutaj uwieść i troszeczkę za bardzo wdał się w tryb wymiany, natomiast wygrał walkę zdecydowanie, z tego co wiem, także to jest najważniejsze. Dobrze, powiedz mi, dwie twoje porażki w zawodowej karierze to były z Kyszenką i Stutu. Powiedz mi, który z tych przeciwników był cięższym rywalem? Myślę, że cięższą walkę miałem z Konstantinem Tutu. Wiem, że wyżej notowany jest tak naprawdę Artur Kiszenko, który teraz jest zdecydowanie numerem jeden, można powiedzieć, na świecie uważany.
Natomiast uważam, że cięższa walka była z Konstantinem Tutu i być może na to wpływ miało to, że była to bodajże moja dopiero trzecia czy czwarta walka zawodowa, więc mając trzy czy cztery walki stoczone w tamtym okresie, wychodząc do przeciwnika, który ma 30 walk, z czego 28 wygranych i większość przez knockout, no to była taka troszeczkę dysproporcja, jeżeli chodzi o doświadczenie na pewno w ringu, więc a oprócz tego ja wychodziłem, tam te komentatorzy nawet nazwali mnie Kajman, dlatego że wychodziłem ważąc tam 80, 80,5 kilo do zawodnika, który z 90 kilo zbijał, czyli była taka różnica powiedzmy w dniu walki około 10 kg pomiędzy nami, co było bardzo widoczne. No i ciężka była to dla mnie walka, chociażby z tego względu, że była to bardzo duża różnica wagi i duża różnica doświadczenia. Natomiast z Arturem Kiszenko było to już bodajże 2 lata później i już troszeczkę miałem tych więcej walk stoczonych. No i ta walka, nawet można powiedzieć, pierwsza runda była pod moje dyktando, tam sędziowie zapisali na moją korzyść. Drugą rundę przegrałem w kontrowersyjnych tak naprawdę okolicznościach, to się wszystko zakończyło, bo po drugiej rundzie tak naprawdę już po gongu dostałem cios na korpus, po którym się miałem ciężko podnieść, wstałem. Natomiast w trzeciej rundzie już nie było tego prądu, żeby kontynuować walkę i wiem, że narożnik wtedy rzucił ręcznik. Dobrze, a propos kategorii wagowej, w Fenie walczysz do 85 kg DSF, zdobyłeś pas do 81 kg. Czy myślisz o tym, żeby zejść do kategorii niższej, czy póki co zostajesz sobie tak jak jest? Czy ewentualnie w grę wchodzi może zdobycie 2 pasów dla organizacji? Myślałeś już o tym? Myślałem o tym i były nawet takie wstępne rozmowy, natomiast raczej o tej niższej kategorii wagowej bym nie myślał, raczej o tej wyższej, dlatego że no, jestem facetem, który ma 190 cm wzrostu i raczej przy wadze 77 kg nie czułbym się najlepiej po prostu, dlatego myślę raczej o tej wyższej kategorii, być może 93 kg chociażby w przyszłości. Prawdopodobnie we Wrocławiu Cię nie zobaczymy, ale kiedy planujesz kolejną walkę? Wiem, że na jesieni planowana jest kolejna gala w okolicach Warszawy Fight Exclusive Night, także na pewno tam będzie można mnie zobaczyć już w klatce. Dobrze, powiedz mi jeszcze, czy to, że właśnie tutaj Arek Wrzosek trenuje u Ciebie w klubie, to czy razem się przygotowywaliście do tej gali? Tak, no trenujemy tak naprawdę w dobrej ekipie, bo przy tego, że jest Arek Wrzosek, jest Rafał Korczak, jest Marcin Kret, jest Janek Lodzik, mój brat Kamil. Do tego przyjeżdżają zawodnicy z różnych klubów tutaj z Warszawy, ale i nie tylko z Warszawy. Także jest ta wymiana doświadczeń. Poziom zawsze jest wysoki na treningu, także uważam, że wszystko mamy tutaj, żeby się rozwijać. A propos właśnie Marcina Kreta, ostatnią swoją walkę niestety przegrał na grandzie. I co chciałam Ciebie zapytać, czy po prostu stresuje Cię to, jak walczą Twoi koledzy klubowi, czy stresuje Cię bardziej Twoja własna walka? Myślę, że zarówno jak ja walczę, jak moi koledzy pojawiają się w ringu, jest to dosyć stresująca sytuacja, natomiast jestem już do tego przyzwyczajony. Sam stoczyłem 130 prawie pojedynków, także gdzieś tam potrafię sobie radzić z tymi emocjami. No a wiadomo, jeżeli walczy Twój kolega, można się czasami troszeczkę bardziej nawet denerwować, dlatego że nie ma się wpływu na przebieg walki. Można jedynie rzucać jakieś tam podpowiedzi, ale wiadomo, że sam do ringu nie wejdę i tego za niego nie załatwię. Także można powiedzieć, że nawet czasem człowiek się bardziej stresuje walką kolegi czy przyjaciela niż swoją własną. No i na koniec chciałabym Ci powiedzieć, że niesamowity klimat ma tutaj Wasz klub i o co chciałam zapytać się. Generalnie królują tutaj barwy biały i czarny. Czy to jest jakaś konkretna przyczyna, czy po prostu tak sobie wymarzyliście i tak jest? Bo generalnie klimat jest niesamowity. No tak, wiele osób nam to mówi. Tak naprawdę barwa biała i czarna to są nasze barwy klubowe. No i trzymamy się ich od początku, będziemy się trzymać dalej. No, co tu dużo mogę powiedzieć na ten temat. Wygląda to świetnie w kamerze, ale również i jakby fajnie się trenuje. To miejsce jest dedykowane jakby sportowcom, zawodnikom sportu walki, ale również zawodnikom chociażby crossfit. Także myślę, że każdy znajdzie tutaj dla siebie miejsce, niezależnie od poziomu zaawansowania. Jesteśmy bardzo otwarci dla wszystkich i no i myślę, że każdy czuje się tutaj doskonale. Powiedz mi, czy wiele kobiet u Was trenuje w klubie? No tak, mamy nawet specjalną sekcję dedykowaną kobietom, jest około ich 30 w tej chwili, także i ta liczba ich wzrasta stale, także być może w przyszłości będziemy mieli kolejne
zawodniczki. Właśnie, wypowiedz się, jakie jest twoje zdanie na temat walk kobiet? Czy popierasz, czy dobrze, że to tak poszło wszystko do przodu? Jakie jest twoje zdanie? To znaczy, moje zdanie jest takie, że każdy powinien robić to, co lubi, to, co sprawia mu przyjemność, a jeżeli dziewczyny lubią walczyć, to powinny walczyć jak najbardziej. A tak naprawdę taki sport amatorsko, jeżeli już biorąc to pod uwagę amatorsko, to uważam, że jest bardzo skazany kickboxing, dlatego że jest to świetny rodzaj treningu ogólnorozwojowego. Bardzo ciężko znaleźć drugą taką dyscyplinę, która rozwinie człowieka w tak wielu kierunkach. Chociażby przykładem jestem ja, w zeszłym roku skończyłem Ironman Triathlon, trenując tylko i wyłącznie sporty walki, można powiedzieć, i tylko jakiś tam ostatni okres przygotowań, 3 tygodni, to było tam, że powiedzmy troszeczkę sobie popływałem, pobiegałem, czy pojeździłem na rowerze, natomiast ogólne przygotowanie było tutaj z sali wyniesione, także to pokazuje, jak ogólnorozwojowym sportem są sporty walki. Ja tobie bardzo dziękuję. Oczywiście, korzystając z okazji, możesz kogoś pozdrowić, podziękować. Chciałbym podziękować wszystkim swoim sponsorom, przede wszystkim Kickfit Bar, Leone Polska, Trening Mass Polska, MT Marketing, ZEW. Dziękuję bardzo za pomoc. Ja bardzo dziękuję za wywiad i życzę wielu obron pasa. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę.